Witam serdecznie na kolejnej lekcji. Czas na analizę kolejnego wyzwania. Tym razem stworzyłem Wam taki krótki dialog, gdzie między innymi była taka fraza: mam daleko do szkoły. Postanowiłem nagrać taki odcinek, gdyż przeczytałem takie zdanie w wypracowaniu ucznia, gdzie sobie zrobił kalkę językową, czyli przetłumaczył dosłownie: I have far to school. Nie, niestety w języku angielskim to tak nie działa. Oprócz tego, słuchajcie, na słowo daleko, na zwrot daleko będziemy mieć aż trzy w języku angielskim: a long way, far i far away. I generalnie pomieszanie z poplątaniem. Niestety sami native speakerzy się zaprzeczają wzajemnie. I do tego jest różnica oczywiście między brytyjskim a amerykańskim. Ok, przenosimy się przed ekran i wybierzemy sobie taką wersję wspólną, którą akurat wszyscy native speakerzy popierają. Ok, moi drodzy, i to jest ten dialog. Ile zajmuje Ci droga do szkoły? Mam daleko do szkoły spod domu, więc nawet godzinę. Ile? Nie ma takiego zwrotu. Albo mówicie how long, albo how much time. Z tym, że to pierwsze jest zdecydowanie bardziej naturalne. Czyli how long does it take you? Tak? Pytanie, czyli inwersja. Does it take you? To Ci zabiera to, aby get to school. Do szkoły. No i tu to samo, tylko z how much. No i teraz uwaga, mamy właśnie trzy wersje na daleko. Czyli nie mówimy, że ja mam daleko, tylko że moja szkoła jest daleko. My school is. No i teraz pytanie, które daleko. Ta pierwsza wersja jest najmniej kontrowersyjna, to znaczy wszyscy native speakerzy powiedzą Wam, że jest looks. I tak rzeczywiście jest poprawnie zgodnie z tym, co my nauczamy. Ponieważ far i far away używamy generalnie w pytaniach i w przeczeniach. Tu mamy pytanie, is it far? No jest far. I przeczenie, it isn't far. Nie jest daleko na przystanek. A my tu mieliśmy twierdzenie. Więc twierdzenie używamy a long way. Ale Amerykanie nie mają z tym problemu żadnego. Amerykanie używają wszystkie trzy. Więc dla Amerykanina wszystkie trzy wersje są poprawne. Natomiast co do Brytyjczyków, podpytałem sobie kilku tak z ciekawości i absolutna większość powiedziała, że tylko to pierwsze. A long way. Jeden mi powiedział, że no far ewentualnie by przeszło, na pewno nie far away. A tu u mnie na kanale jest jeden native speaker, Scott, i on znowu wybrał far away. To, co odrzucił tamten inny Brytyjczyk. Więc tu są pewne kontrowersje. Ale zobaczcie, skoro Amerykanin Wam powie, że wszystkie są ok, także generalnie tym się nie przejmujcie. Ja nie sądzę, że się znajdzie jakikolwiek nauczyciel, który Wam to podkreśli za błąd, bo my sami to tego nie czujemy, skoro native speakerzy sami się wykluczają nawzajem. No ale tę wersję dałem jako pierwszą, no bo ona jest najpewniejsza. Potem ta, fa, i na końcu bym powiedział, że fa away, gdybyśmy mieli odrzucić. Kolejna pułapka, bo tutaj było nawet godzinę. I my byśmy chcieli pewnie wcisnąć to nawet przed godziną, czyli even an hour. Ale słuchajcie, to even musi być tu, przed czasownikiem. So it can even take me. To nawet może mi zabrać godzinę. Możecie też powiedzieć, so it can take me up to an hour i w ogóle ominąć even. A dlaczego even nie może być przed godziną? Bo jak dacie even przed czymś w liczbie mnogiej, to niestety even ma też drugie znaczenie, równe. Tu macie przykład z Longmana. Divide the dough into three even amounts. Tak? Podziel ciasto. Robiliśmy lekcję o cieście. Przeróżne słowa i tu też są pewne kontrowersje. Na trzy równe kawałki. Widzicie? I even ma też znaczenie równe. Równe kawałki. Czyli jak na przykład byście powiedzieli even 2 hours, nawet 2 godziny, to mogłoby to znaczyć, że równe 2 godziny. Czyli jest pewna kontrowersja, tutaj mógłby być błąd. Powiedzielibyśmy nie to, co chcieliśmy. Ok, no to chyba wszystko. Tak jak mówię, chyba nie musicie się specjalnie tym przejmować. No ale zgodnie ze sztuką, prawidłowa wersja to numer 1. Dzięki, trzymajcie się.